dobry, dzień dobry. Witamy Państwa gorąco. Mam nadzieję, że nas słychać, bo jesteśmy w wyjątkowym miejscu, w wyjątkowych okolicznościach przyrody. To jest Bukowina Tatrzańska. Jakieś dobre duszki nad nami czuwają chyba, bo pogoda jest dzisiaj genialna, a jesteśmy tu po to, żeby przyglądać się temu, co dzieje się za naszymi plecami. A będzie działo się, drodzy Państwo, bardzo, bardzo wiele i to pozytywnego, dlatego że jesteśmy w Bukowinie Tatrzańskiej podczas czwartego etapu Scandi Maratonu Lang Team. Imprezy o wielkim zasięgu, jeśli chodzi o Polskę, no i przede wszystkim o wielkich tradycjach, bowiem Scandia Marathon Lang Team to jest impreza rozgrywana na polskich szosach i polskich szutrach od 8 lat. Zatem no, już wielki, naprawdę wielki jest to wyścig, a dzisiaj to jest etap królewski. Etap królewski dlatego, że wielu sceptyków mówiło o tym, że Bukowina Tatrzańska będzie takim prawdziwym wyzwaniem dla kolarzy, którzy mieli do tej pory dość płaskie ściganie. Tymczasem najtrudniejszy etap. Tak, to jest najtrudniejszy etap. Będzie mnóstwo gór, będzie być może, ale o tym powiemy w dalszych naszych relacjach. Ta słynna bukowińska ściana, gdzie kąt nachylenia jazdy jest 24 stopnie, zatem no, emocji tutaj z pewnością kolarskich nie zabraknie. Ja myślę, że ze względu właśnie na tą trudność, o której wspomniałeś, też ten maraton został podzielony na kilka etapów i kilka kategorii, w zależności od tego, kto na co uważa, przynajmniej we własnej ocenie, ma siłę i energię i czego jest w stanie się podjąć. Od 11 w tej chwili Państwo widzą za nami kolejne starty co kilka minut, bo to są właśnie kolejne grupy. Ty, Boguś, znasz się na tym lepiej, więc Państwu pewnie doskonale to wyjaśnisz. Zresztą za chwilę zapytamy o to, jakie są tutaj kategorie i jakie odległości do pokonania samego Czesława Langa, bo to jeden z naszych dzisiejszych gości. No obowiązkowo musi się pojawić. Zdecydowanie tak. Myślę, że to jest dobry moment, Iwonko, żebyś już poszła do naszych gości, a ja Państwu przybliżę, na czym ta rywalizacja będzie dzisiaj polegała, bo wspomniałaś o tych czterech bardzo istotnych elementach, czyli czterech dystansach. Rozpoczniemy, drodzy Państwo, od tej parady rodzinnej. Parada rodzinna tutaj, ze względu na bardzo trudny teren, zostanie rozegrana na dystansie zaledwie 5 kilometrów, ale proszę mi wierzyć, że 5 kilometrów po takich górach to jest naprawdę ogromny wysiłek. Po paradzie rodzinnej będziemy mieli start dystansu mini, czyli 24 kilometry, to jest już dla tych bardziej wprawionych kolarzy. No i potem te najdłuższe dystansy, czyli medio, 44 kilometry i na koniec Grand Fondo, czyli 64 kilometry ścigania po górach. Jeśli chodzi o ten ostatni, najdłuższy dystans, on jest o tyle istotny, że tutaj nie tylko będą startowali amatorzy, ale również zawodowcy w ramach Pucharu Polski. Od kilku lat w Scandi Maratonie Lang Team jest rozgrywany Puchar Polski i dzisiaj również zawodowcy będą walczyli o to trofeum. Wydaje mi się, że Iwona jest już z naszymi gośćmi, zatem Iwonko, oddaję Ci głos, a przy Iwonie Czesław Lang, Edward Kuchta i Paweł Zięba. Już jesteśmy, już tu sobie, proszę Państwa, rozmawiamy oczywiście o tym, co się dzieje, bo dzieje się bardzo dużo. No to zacznę od głównego bohatera, Czesław Lang. Dzień dobry, więcej chyba przedstawiać nie trzeba. A także Paweł Zięba, prezes Scandi. Dzień dobry, panie Pawle. I Edward Kuchta, prezes Bukowina Termospa. Dzień dobry, witam panów serdecznie. Fantastyczna pogoda. No ja nie wiem, szczęście panu dopisuje. No takie warunki, no to można tylko pomarzyć. Ja myślę, że uczestnicy to na pewno docenią. Cudowna pogoda, cudowne warunki, fantastyczni kibice. Czego chcieć więcej? Ja cieszę się bardzo, że właśnie przyjechaliśmy do stolicy kolarstwa polskiego, tak można nazwać Bukowinę, ponieważ tutaj organizujemy wyścigi dla zawodowców. Przyjeżdża tutaj Tour de Pologne już od wielu lat. Ta impreza Scandia Marathon Lang Team jest to otwarta impreza dla wszystkich. Najmłodszy uczestnik ma chyba 3 latka, najstarszy 80 parę. No, a to, co jest tutaj piękna atmosfera, klimat, fantastyczni gospodarze, ponieważ tutaj w hotelu Terma Bukowina Spa odnajdujemy się wszyscy doskonale, bardzo dobrze. No i te tereny, dojazdy na rowerze i na szosie, i w terenie, naprawdę piękniejszych terenów nie można sobie wyobrazić. No to skoro mówimy o tych terenach i o tych okolicznościach przyrody, no to pana jako gospodarza zapytam, no właśnie, co te okolice tutaj nam dają, głównie rowerzystom przede wszystkim, jak ta infrastruktura wygląda i czego można tutaj oczekiwać przyjeżdżając, niekoniecznie na taki fantastyczny maraton, no ale jeżeli jacyś amatorzy się pojawią i będą chcieli skorzystać na przykład z atrakcji okolicy. No jesteśmy
najwyższym miejscu, można powiedzieć, 1000 metrów nad poziomem morza, gdzie możemy uprawiać kolarstwo po wspaniałych drogach, trasach, które tutaj malowniczo rysują się krajobraz Tat. Jesteśmy na pograniczu Parku Narodowego, wspaniałe zaplecze naszego tutaj hotelu i term daje gwarancję, że każdy może i potrenować, i odpocząć, zrelaksować się, więc mam nadzieję, że każdy dzisiaj przy tej świetnej pogodzie, bardzo trudny etap, który naprawdę pół roku pracowaliśmy nad tym, żeby zrobić coś ciekawego dla kolarzy, techniczny, ale mam nadzieję, że wpisze się to w kalendarz imprez, które organizujemy tutaj już od pana 5 lat z Czesławem Langiem. Główny przycina, wiesz, trochę Polonia Amatorów, no i dzisiaj Skandia Maraton, wspaniałe święto kolarzy. No, Tour de Pologne, tylko dodajmy i powiedzmy widzom, że już w sierpniu tutaj też dotrze. W sierpniu, ale wczoraj otworzyliśmy trasę Tour de Pologne, która przebiega przez Ząb Gilczarów, gdzie jest ściana bukowina, specjalny obelisk, który postawiliśmy. Trasa jest oznakowana tak profesjonalnie, także już każdy, kto może przyjechać, odnajdzie trasę Tour de Pologne i może spróbować swoich sił tych, gdzie później będą jechali zawodowcy. No oprócz tego oczywiście, że każdy ma dużo fantastycznej zabawy i możliwości korzystania i sprawdzenia siebie, no bo to jednak wyzwanie, umówmy się, dość poważne, to przy okazji możemy pomagać najmłodszym, czyli dzieciakom, które takiej pomocy potrzebują, jeżdżąc na rowerze stacjonarnym. Tak, rzeczywiście, no, w tym roku postanowiliśmy rozszerzyć swoją działalność wspólnie z Czesławem. Zaproponowaliśmy też formę takiej zabawy, która będzie służyła innym. Cały pomysł polega na tym, że zamieniamy wszystkie kilometry przejechane przez uczestników naszych maratonów na złotówki, tak więc za każdy przejechany kilometr sumowany dokładamy 20 groszy, za każdy kilometr przejechany na rowerach stacjonarnych w miasteczku tutaj płacimy 3 złote. Zbieramy te pieniądze razem i kupujemy rowery dla domów dziecka. No, jest to idea, która myślę wszystkim nam jest bliska sercu, bo nie tylko chcielibyśmy, żeby społeczeństwo było aktywne, żeby potrafiło odpoczywać, ale budować zdrowe relacje, tak? Trzeba umieć pomagać innym, trzeba się umieć cieszyć i taka jest idea. I żeby każdy miał okazję i możliwość wsiąść na taki rower, prawda? Dlatego najmłodszym pomagamy. No dobrze, panowie, dziękuję na razie, bo dzień dopiero się zaczął i to, co przed nami. Teraz oddaję głos już do Bogusia. Skandia Marathon Lang Team, drodzy Państwo, to jest impreza zorganizowana dla wszystkich. Tutaj przed momentem za naszymi plecami wystartował 4,5-letni Wiktor. Młodziutki chłopiec, który być może w przyszłości będzie gwiazdą polskiego kolarstwa. Na razie zaczyna tutaj w tych pięknych okolicznościach przyrody w Bukowinie Tatrzańskiej. A my jesteśmy w Małopolsce, drodzy Państwo. A skoro o Małopolsce, to z nami marszałek województwa małopolskiego, pan Marek Sowa. Panie Marku, uśmiech na twarzy widzę. Małopolska przygotowała piękną pogodę. Zresztą wy jesteście regionem, który ukochał kolarstwo, bo Kraków, Bukowina Tatrzańska to są te stałe elementy wszystkich właściwie najważniejszych imprez kolarskich w Polsce. Ja się bardzo cieszę, że Czesław Lang od dłuższego czasu związał Tour de Pologne z Małopolską. Czasami w Małopolsce się śmiejemy, że to jest Tour de Małopolska i dzięki niemu możemy pokazywać piękno przyrody, piękno krajobrazu naszego regionu. Ja bardzo cieszę się i w oparciu właśnie o to chcemy rozwijać aktywny wypoczynek, chcemy budować szlaki rowerowe po to, aby jak najwięcej turystów ściągać do Małopolski, aby mogli tutaj korzystać z tej przepięknej przyrody, tak jak dzisiaj. No infrastruktura kolarska, nie tylko taka, która powoduje rozwój aktywności obywateli, tak to nazwijmy, jest tutaj wprost wymarzona, bo mamy góry, mamy tereny równinne, troszkę nizin, zatem no właściwie wszędzie można jeździć. Zbiorniki wodne, rzeki, właśnie w tych najbardziej atrakcyjnych przyrodniczo terenach chcemy poprowadzić szlaki rowerowe, mieć swoje autostrady rowerowe, będące systemem europejskich dróg rowerowych i myślę, że to będzie też taka bardzo ważna oferta regionalna. Dzisiaj, drodzy Państwo, będziemy mieli taki bardzo ważny element, czyli podpisanie specjalnej umowy pomiędzy województwem małopolskim a Lang Teamem. Króciutko, bo oczywiście o tym będziemy mówili podczas kolejnych naszych łączeń. Na czym to będzie polegało? No to po pierwsze, od wielu lat jesteśmy partnerem Team Langu dla organizacji Tour de Pologne Amatorów. I w tym roku po raz kolejny województwo małopolskie będzie uczestniczyło przy tym największym wydarzeniu wyścigów w Polsce. Cieszę się, że mamy tą przyjemność, że Tour de Pologne 350 km w tegorocznej edycji będzie prowadziło przez Małopolskę. Dziękujemy bardzo serdecznie. Tyle, drodzy Państwo, marszałek województwa małopolskiego, pan Marek Sowa, a my przenosimy się do Iwony.
Paweł Zięba już zachęcał Państwa do tego, żeby włączyć się w pozytywne obroty, czyli pozytywne obroty to 1 km 3 zł. Nie tylko jeździmy na rowerach klasycznych, tradycyjnych, wyścigowych, górskich, ale także jeździmy na rowerach stacjonarnych. Co to nam daje, proszę Państwa? A daje nam to tyle, że pomagamy dzieciom w domach dziecka. One też mają ochotę pojeździć na sprzęcie fajnym. One też chcą mieć możliwość, aby wybrać się na przykład na wycieczkę do Bukowiny Tatrzańskiej i skorzystać z takiej możliwości. A taką możliwość daje właśnie udział w tej zabawie, można powiedzieć, ale zabawie, która tak naprawdę przekłada się później na pieniądze. Jeżeli Państwo tu przyjdą, zadeklarują, że na przykład przejedziecie 20 kilometrów, za każdy kilometr 20 razy 3, 60 zł pójdzie dla tych właśnie dzieci. Bardzo zacny cel. Tak jest. Ciekaw jestem, drodzy Państwo, ile nakręcimy tych kilometrów dla domów dziecka tutaj w Bukowinie Tatrzańskiej. Oczywiście będziemy zachęcali Państwa do tego, żeby było ich jak najwięcej, żeby Bukowina wygrała w tej rywalizacji. Może sami się podejmiemy nawet. Spróbujemy. A tymczasem dziękujemy Państwu serdecznie i zapraszamy na kolejne nasze łączenie już wkrótce. Do zobaczenia. Najtrudniejsza ze wszystkich, które były gotowe.